I witam cieplutko w nowym vlogu. Ja jestem w drodze do Ani Plonder z salonu Apiderma Center, z którą prowadzę właśnie serię na moim kanale Sekrety Urody. Jedziemy się spotkać po 2 miesiącach albo i troszeczkę dłużej. Miałyśmy się spotkać na pewno 6 sierpnia. To były moje urodziny, Ania ma urodziny dzień wcześniej. I miałyśmy się miałyśmy sobie wręczyć nawzajem prezenty. Niestety ze względu na moją chorobę, bo ja w tym czasie zachorowałam, przełożyłyśmy to. Później, jak już wszystko wróciło do normy, ja wyzdrowiałam, wróciłam do pracy. Niestety, Ani terminarz był tak napięty, że nie mogłyśmy się dopasować, ale nastąpił dzisiejszy dzień, a dzisiaj jest 1 października. Ja wyjątkowo mam wolne, dzisiaj jest piątek, mam wolne dziś i poniedziałek ze względu na jakieś tam renowacje w naszej firmie. Więc wykorzystałam ten fakt, zadzwoniłam w zeszłym tygodniu do Ani i mówię: Ania, ja mam piątek wolny, także spotykamy się dziś i dzisiaj wręczymy sobie prezenty. Tu mam dla Ani przyszykowane w takiej pięknej torbie. Napiję się kawki i popatrzę na nowości, dlatego że Ania oczywiście ma nowe maszyny. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa, co to do Ani przyszło i mam nadzieję, że dzisiaj się nam coś na sekrety urody nada. Uda nagrać. I witam Cię, Aniu, w końcu na moim vlogu po tak długim czasie. No. I dziękuję pięknie za prezent, zaraz Wam pokażę, ale wezmę do światła dziennego, bo Ania namalowała dla mnie obraz. Przecudny, przepiękny. I w ogóle Ania namalowała dużo obrazów, które Wam właśnie zaraz pokażę. No widzicie? Widzicie, co to za obrazy piękne. I tutaj Ania zastosowała jakąś technikę. Puring, nowa technika. Masz jeszcze większe obrazy, prawda? Tak, większe, mniejsze. Czekaj, tu masz takie malutki. Tylko one są zafoliowane, żeby się nie niszczyły. I masz je na sprzedaż? Tak, w końcu. Bo ja zawsze mówiłam do Ani. Przystępne dosyć ceny, te malutkie są tańsze, średnie są. Troszeczkę droższe, no i te duże są najdroższe. Bo to jednak trzeba oprawić, rameczka też kosztuje. No tak, a kiedyś była taka sytuacja, że ja mówiłam do Ani, to chyba kilka lat temu mówię: Ania, dlaczego ty nie robisz żadnych wystaw, nie sprzedajesz swoich obrazów? Ania do mnie mówi: coś ty, ja bym w życiu nie mogła się pozbyć żadnego ze swojej pracy. Ja lubię podarować, ale tutaj zupełnie inna technika, bo ja całkiem tradycyjnie malowałam, zresztą ty tam pokazywałam. Tak, pokazywałam, takie tradycyjne portrety, obrazy. Tak. A teraz Ania maluje abstrakcję i tą abstrakcję właśnie sprzedaje. Tak. Ale wiesz co, że można normalnie wplatać jakieś motywy właśnie. Ja cały czas pracuję nad sobą, rozwijam się pod tym względem. Czekaj, już możesz pokazać. Tu jest jeden taki i drugi, obydwa przepiękne. Te tutaj są tak róże, bordo, tu jest bardziej taki chłodny odcień, ale to złoto właśnie. Jeszcze w domu dosyć sporo tych obrazków jest. Cudne. Także różne size'y są, różne formy, też można zamówić sobie pod kolor pomieszczenia, tylko uwzględnić właśnie kolorki, bo to jest taka technika bez użycia pędzla. Nie będę zdradzać szczegółów, Znaczy to nawet nie o to chodzi. To jest tajemnica zawodowa artysty. Nieprawda. No bardzo dużo można, jeżeli ktoś się interesuje, to bardzo zapraszam, wyjaśnię wszystko, podeślę filmik. O właśnie. Dużo jest na YouTube, jeżeli ktoś ma ochotę. Nie, tutaj się nie blokujemy, jakieś tajemnice zawodowe oczywiście nie zdradzę, na przykład jak wytwarzam kremy, czy ten tak. I co dodaję, tą szczypę mogę dać, wszystkie ingredienty, ale jak robię i ten, to jest moja tajemnica. Oczywiście, że tak. Ale obrazy, sztuka to jest tak coś wspaniałego, każdemu wychodzi co innego, każdy ma co innego w głowie, także zapraszam, mogę powiedzieć, jak to robię i tam. Idziemy tam, bo tam wisi już jeden obraz, który Wam pokażę. Gdzie? Tutaj. Aj, ten, a to zupełnie też inna technika. To jest szpachelka i duży pędzel malarski. Ojej, obiłam się obrazem. Piękny, duży. Taki w morskich klimatach. Totalnie mi się morsko kojarzy, tak, wiesz? Niektórzy mają, że taki złowrogi to takie jakby
Po sztormie może. Statki po sztormie. No to coś miało chyba wspólnego z tym, bo u mnie było po wojnie w głowie. Tak? Znaczy, miałam wojnę taką w sobie i było już po, także to chyba przelanie. Wena artysty. Przelanie takich właśnie emocji. Resztek emocji, ale już było dobrze, także. Aniu, pozwolisz, potrzymasz, bo pokażę mój obraz. I popatrzcie, co za cudo Ania mi namalowała. Pod włosy. Ponieważ zainspirowałam się Agnieszki kolorkiem, który Ewcia jej zresztą zrobiła. Ewa nas wszystkie tutaj pięknie obcina, farbuje. I tu mam taką abstrakcję w kolorach szarości, bieli, różu. Gdzieś tam jeszcze widzę fiolety. Tak. Możesz zbliżyć tutaj, jak te komóreczki właśnie się tworzą, takie bardzo sympatyczne, to jest wręcz trójwymiarowe. Nie, bardzo sympatyczna technika. Jeżeli ktoś bardzo zainteresowany jest, to zapraszam, zdradzę tajniki powstawania tego, jak to. To jest tak naprawdę proste i nie trzeba umieć się, no trzeba mieć jakiś tam zmysł artystyczny, ale no trzeba. Tak naprawdę Ania, nie trzeba mieć takich zdolności rodem z ASP, także myślę, że jeżeli ktoś pragnie tylko to robić. Piękne, naprawdę bardzo mi się podoba. Jeszcze raz Ci dziękuję za niego, jest przepiękne. Proszę bardzo. Aniu, nagramy dzisiaj cosik na sekrety urody, bo masz fajną taką dostawkę do MMS-a. Aha, i drugą maszynę z czterema głowicami, czyli mogę robić trzy miejsca naraz. Plus jeszcze jest peluwik, to jest taka poduszka na ćwiczenie mięśni kegla i dzisiaj Agnieszkę posadzimy na tej poduszce, bo jak ona była chyba pierwszy dzień u mnie, to ja Cię posadziłam, Ty źle siedziałam wtedy. Ale to było tak, że ta poduszka dopiero co przyszła i... Tak, i to było takie testy. Trzeba było ją ogarnąć. I to nawet nie zdążyłam tego przestudiować, wszystkiego, podłączeń i wszystkiego, bo Agnieszka zaraz przyszła. Jeszcze z kartonu rozpakowywaliśmy, także dzisiaj zobaczysz różnicę. I zobaczysz, jak to działa. I teraz ja będę testowała poduszkę do ćwiczeń mięśni kegla. Ania już jest przygotowana do filmiku. A Was zapraszamy na sekrety urody, które pójdą za tydzień po tym vlogu. I wróciłam do domu, Gumiś po mnie przyjechał. I skoczyliśmy jeszcze do jednego sklepu, dlatego że chciałam sobie zrobić zapas świeczek. Także za chwilę będzie hol świeczkowy, ponieważ kończą mi się świeczki w domu. Tutaj mam na końcówce, zresztą Wam polecam, markę Woodwick Trilogy i to jest otum. To jest taka jesienna świeczka, jesienny zapach, bardzo przyjemny, bardzo otulający. Dodatkowo ta świeczka ma tutaj taki panel z drewienka, który pod wpływem palenia się skwierczy i dochodzą nas takie odgłosy jakby z kominka. Także przyjemnie relaksująca. I druga świeczka, to ja już Wam pokazuję ją od kilku lat, dlatego że to są moje ulubione waniliowe świeczki. Niestety marka dostępna tylko i wyłącznie w Irlandii. To jest marka Dance Home. Uwielbiam te świeczki, ja Wam praktycznie co roku pokazuję je, bo najczęściej właśnie kupuję je na sezon taki jesienno-zimowy. Chociaż czasem jak mam ochotę w ciągu wiosny, to też kupię waniliową, dlatego że ona jest taka troszeczkę słodkawa, ale bardzo, bardzo przyjemna i kupuję w przeróżnej formie, dlatego że tutaj mam w szkle, ale również kupuję Tea Lighty i to jest z tej samej linii zapachowej oraz kupuję takie świece po prostu bez żadnego opakowania. I przechodzę już do mojego holu, również kupiłam sobie zapas tej samej świeczki waniliowej w szkle. Do tego kupiłam Tea Lighty, dlatego że dziś będziemy wyciągać wazon i świeczniki takie jesienno-zimowe i będziemy zmieniać właśnie taki wystrój już na bardziej jesienny na stole. Także będę potrzebowała do tych świeczników Tea Lightów i ta wanilia jest z tej samej w ogóle linii zapachowej, także pachną identycznie. I na przedpokój, na szafkę kupiłam jaśminowy, znaczy dyfuzor o zapachu jaśminu, ten z tymi patyczkami, zobaczymy, pierwszy raz będę miała go, także zobaczymy, czy będzie fajnie pachniał, czy nie, nie wiem jeszcze, czy go polecam, bo tak naprawdę no nie miałam jeszcze tego dyfuzora. I ostatnia świeczka, tak naprawdę szukałam z Pola Costello,
bo ma bardzo piękne świece, ale nie było ciekawych, wąchałam chyba 3 albo 4 rodzaje i coś mi żadna nie przypasowała, ale u nas właśnie w sklepie jest jeszcze wiosenna jego kolekcja, znaczy wiosenno-letnia kolekcja i te świeczki też są jeszcze wiosenno-letnie, także czekam na zmianę kolekcji, dlatego że za niedługo pewnie pojawi się taka już jesienno-zimowa, ale Caroline Donnelly, ja ją też bardzo lubię, to też jest irlandzka projektantka i świecę jej w zeszłym roku, wam pokazywałam 2 lata temu, 3 lata temu, zresztą chyba w ulubieńcach również gdzieś tam się pojawiły i teraz kupiłam sobie w takim kartonowym opakowaniu fern. Fern to jest po prostu paproć, także mam paprotkową świeczkę, przepiękny ma design. Zielona, świeczusia w takie paprotki złote. No i ten zapach cudownie, naprawdę cudownie pachnie. I ona ma również świece o większej pojemności, ale mam wrażenie, że te mniejsze pojemności o wiele bardziej intensywniej pachną. Zresztą tamte drugie to są sojowe, a tutaj jest mieszanina takich naturalnych włosków. I okej, i to są wszystkie zapachy na razie, na ten moment. Obraz, który otrzymałam od Ani w prezencie, na razie umiejscowiłam sobie tutaj na tej półeczce, którą mamy w salonie i on na razie czeka na swoje miejsce. Póki co sprawdzaliśmy salon, przedpokój, jeszcze musimy ogarnąć górę w sypialni i zanim właśnie znajdzie to swoje miejsce, na razie sobie tutaj postoi, bo uważam, że też fajnie wygląda w tym rogu.